Słuchacie podcastu Małopowiedziane. Witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Małopowiedziane. Z Szanghaju mówią do Was Weronika Truszczyńska, Piotr Sochoń i Nadia Urban. W pierwszej kolejności oczywiście chcielibyśmy podziękować naszym patronom, którzy wspierają nas. Tak licznie, jeżeli chcielibyście do nich dołączyć, to zapraszamy oczywiście na patronite.pl, ukośnik ma opowiedziane, gdzie można wesprzeć nas kwotami od 10 do 300 zł. Ostatnio dodaliśmy nowe progi: za 100 zł. są e, imienne pozdrowienia, patronat odcinka, za 200 zł. jest kubek i za 300 zł. można w porozumieniu z nami wymyślić temat odcinka naszego podcastu. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie no trochę w dalszym ciągu o COVID-zie, dlatego że to jest temat dominujący w Chinach i ciężko o nim nie powiedzieć, ale starając się znaleźć nową perspektywę na to wszystko, powiemy o tym, jak Chińczycy leczą się i jak są leczeni w tym COVID-zie, co także ma przełożenie generalnie na to, jakie jest chińskie podejście do leków, do medycyny, do hospitalizacji. I jakie zabiegi też y, czyni w tych obszarach rząd. No właśnie, a dzisiaj będziemy mówić o tym, jak Chińczycy leczą się na COVID sami, bo na tym etapie już leczyć na COVID się po prostu muszą, nie mają wyjścia. Słuchajcie dzisiejszy odcinek. Znów nagrywamy zdalnie, znowu ze względu na koronawirusa, ale tym razem nie ze względu na zero COVID, tylko na faktyczną infekcję. Ja zdążyłam się już za zarazić i przechodzę teraz, właśnie COVID-19, już po raz drugi. Nie jest to przyjemne doświadczenie. Myślę, że wielu z Was o tym wie, bo tego doświadczyło. I faktycznie jest tak, że po tym, kiedy doszło do tego otworzenia, mamy do czynienia z bardzo dużą falą zakażeń, ale taką falą zakażeń, która jest wręcz namacalna, bo my widzimy, że w naszym otoczeniu, właściwie co druga osoba w tym momencie jest zakażona. Według obliczeń opartych na big data szacuje się, że tylko dzisiaj w Szanghaju było ponad milion 200 tysięcy nowych zakażeń. Także naprawdę tempo tego jest zastraszające. Większość osób ma objawy takie, które da się leczyć w domu, więc dzisiaj będziemy o tym rozmawiać, jak właśnie to leczenie wygląda. No właśnie, objawy, które da się leczyć w domu. Tylko czy chińczycy leczą te objawy w domu, czy może nie? To jest wszystko złożone, też nie wszystkie da się w domu leczyć, więc o kontekście szpitali też powiemy. Natomiast ja bym chciał nawiązać tylko do dwóch rzeczy. Po pierwsze, tego co powiedziałaś o tym, że faktycznie jest namacalne wręcz to, że ludzie wokół nas chorują, że my sami chorujemy. No dla mnie to już jest kwestia czasu, prawdopodobnie, kiedy też złapię tego covid -a. Jeżeli na przykład zastanawiacie się nad tym, czemu te restrykcje zostały poluzowane tak nagle, Czego też pewnie będziemy się odwoływać jeszcze w trakcie tego odcinka, to są takie głosy, że po prostu tych przypadków było już bardzo dużo w Chinach, natomiast te dane były oczywiście zakłamywane, i faktyczne otwarcie się Chin to już było trochę post factum, po tym jak w społeczeństwie tych przypadków było bardzo dużo. Możliwe, że do pewnego stopnia tak było. Natomiast Anegdotycznie, ale jednak wydaje mi się, że wymiernie w tym kontekście, naprawdę czuć, że od momentu poluzowania tych obostrzeń, a właściwie w dużym stopniu ich zniesienia, wszyscy ludzie dookoła nas zaczęli chorować. W naprawdę zatrważającym tempie, którego my nawet nie pamiętamy z okresu pandemii w Polsce, kiedy tam razem z Nadią byliśmy. To jest jedna rzecz. A druga, to wspomniałaś o tym big data, ale nie pochodzącym od rządu i w ogóle dlaczego takie statystyki przywołujemy, dlatego że, i to jest też istotny kontekst, statystyki rządowe. Są zupełnie wyssane z palca. Na to nakłada się kilka kwestii, też trudności z ich pomiarem faktycznie i wyliczeniem tych przypadków. Natomiast wszyscy w Chinach zdają sobie sprawę, i nie jest to nawet szczególnie cenzurowane. Że te dane są, no, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, i nawet jak wejdziecie na portale społecznościowe, to zobaczcie, że ludzie kpią z tych statystyk. I tak jak mówię, nie jest to nawet do końca czyszczone przez cenzorów, bo jest to zupełnie powszechna opinia, z którą chyba już nikt nie stara się walczyć. Tak, z tego co wiem, do statystyk zalicza się tylko i wyłącznie te osoby, które są hospitalizowane i które mają zmiany w płucach. I faktycznie na przykład dzisiaj według oficjalnych statystyk nowych przypadków w Szanghaju było 17. No, 17 osób z COVID-em to przynajmniej ja znam osobiście, więc na pewno jest, jest tego więcej. I faktycznie zaczyna się to przekładać też na biznes, bo po prostu ludzie są chorzy, nie są w stanie przychodzić do pracy albo mamy sytuację, w której ktoś jest chory, albo mieszka z osobą, która jest zarażona i też nie nie może iść do pracy. Więc faktycznie zaczyna być to widoczne na przykład, nie wiem, w przypadku dostaw. Na dostawy teraz trzeba czekać o wiele dłużej niż wcześniej. I podobnie zdarzyło się w przypadku szkół. Szkoły, które oficjalnie już zostaną zamknięte znowu od jutra, ale wiele szkół zostało zamkniętych już wcześniej. Już w zeszłym tygodniu przeszło na tryb online. Dlaczego? Dlatego, że tak wiele uczniów i nauczycieli się zaraziło, że po prostu nie miał się kto, jak fizycznie pojawić w, w tej placówce oświatowej. Więc od jutra Znowu chińskie szkoły od przedszkoli po przechodzą na tryb online i prawdopodobnie tak będzie przez najbliższy miesiąc, czyli do początku ferii zimowych. Tak, ja wczoraj byłam w kawiarni, w której pracuje mój znajomy i on mi powiedział, że od początku dnia do godziny 10 miał pięciu klientów. Pięciu! A to jest kawiarnia no, na popularnej ulicy, gdzie normalnie przychodzą dziesiątki ludzi każdego dnia. Pięć osób przyszło tam wczoraj. Słuchając naszych poprzednich odcinków, z pewnością nie możecie być zaskoczeni tym, że otwarcie jest chaotyczne i okupione wieloma zachorowaniami. Z pewnością nie spodziewaliśmy się porzucenia tak wielu restrykcji naraz. Wydaje mi się, że mało kto się tego spodziewał, nawet tutaj w Chinach. Natomiast to poniekąd potwierdza to, o czym mówiliśmy, to że ten proces otwarcia stopniowego w takim modelu państwa, gdzie właśnie rząd centralny wskazuje kierunki, koordynuje, a później rządy lokalne adaptują się do tych wytycznych i rzeczywistych wymogów, on był ogromnie trudny. I myślę, że wbrew temu, co niektórzy China Watchers sugerowali, mówiąc właśnie o eksperymentach, uczeniu się, procesie i tak tak naprawdę to w warunkach pandemii nie miało racji bytu. Rząd wiedział chyba, że jest to ponad siły i po prostu puścił to luzem, tym bardziej, że poparcie społeczne dla Zero COVID było coraz mniejsze, no a to wraz z dużą zaraźliwością, nadejściem zimy sprawiało, że ta polityka pękała w szwach, no i właśnie te realne ograniczenia najpewniej sprawiły, że tak szybko przestawiono zwrotnice. Tak, no też trzeba brać pod uwagę to, że już po prostu nie było pieniędzy na to wszystko. Rządy lokalne to tutaj już ledwo zipiały, biorąc pod uwagę, ile te codzienne testy covid kosztowały, a jednak, mimo wszystko, to testowanie codzienne wszystkich było tym, co trzymało tę politykę w szwach, kiedy no, ten omikron się zaczął rozprzestrzeniać. No bo właśnie tak popatrzeć na te potencjalne przyczyny, no to. Nie do końca kupuje i chyba nikt, żadne z nas nie kupuje tego, że rząd zareagował jedynie na protesty po prostu per se. Bo po pierwsze widać było po wypuszczeniu tych 20 dyrektyw wcześniej w połowie listopada, że to był pewien plan polityczny otwarcia, nie do końca czytelny, ale jednak wskazujący na pewną decyzję te protesty były bardziej objawem szerszego problemu, na który partia musiała reagować, czyli po pierwsze właśnie na wspomniany brak cierpliwości i determinacji ludzi do partycypowania w Zero COVID, zamykania się na osiedlach życia w tej niepewności, a dwa no tego, że sytuacja gospodarcza właśnie była naprawdę coraz gorsza. W Chinach wśród tych, którzy nawet wiedzą o tym, że protesty się odbyły, nie uważa się, że to był główny czynnik. I właśnie wskazuje się, tak jak powiedziałaś, na dwie inne przyczyny. Po pierwsze to, że widmo lockdownów było zbyt drastyczne, bo mieliśmy już trwające lockdowny w, w Urumci, w Kantonie, potencjalnie na horyzoncie lockdown Pekinu, a tak naprawdę, no, mimo, że w trakcie lockdownu w Szanghaju on miał sporo poparcia, to jednak z perspektywy należy przyznać, że zmienił patrzenie Chińczyków na zero COVID. Jeśli kolejna miała być stolica, no, to już była gra wysokiego ryzyka. No i właśnie to trzecie, w Chinach najczęściej wskazuje się na to, że nie było pieniędzy na zero COVID. To przynajmniej z moich doświadczeń, jeżeli zapytacie Chińczyków, czemu to się skończyło, to mówimy oczywiście o ludziach wykształconych z miast. No to oni wskażą na to, że to testowanie było niezwykle obciążające dla rządów lokalnych, które już były zadłużone. O tym też wspominaliśmy w wcześniejszych odcinkach. One nie były w stanie płacić za testy. No i po prostu to przelało czarę goryczy. Tak, jeszcze były takie plotki kilka dni temu dosłownie wyszły, że gdzieś na przełomie października i listopada rząd centralny zasięgał opinii specjalistów wirusologii z Hongkongu, no bo Hongkong już miał to otwarcie za sobą. Hongkong się otworzył wiosną tego roku i rzeczywiście były takie głosy mówiące o tym, że najwyższe władze Chin, czyli mówimy o Chinach kontynentalnych, zasięgały rad specjalistów z Hongkongu, którzy mieli no, radzić tutaj, jak to zrobić, żeby się otworzyć, chociaż w Hongkongu to otwarcie też nie przebiegało zbyt optymistycznie. Ale rzeczywiście w tym momencie wychodzą już jakieś takie głosy, że przed tymi protestami, czyli przed końcówką listopada, już więcej kroków gdzieś za kulisami było podejmowanych, właśnie w kierunku otwarcia. Tylko niestety za kulisami, to naprawdę za kulisami, bo będziemy właśnie mówić o tym, że. Komunikacja z rządami lokalnymi była bardzo nikła, i mimo wszystko, jednak sporo znaków wskazuje, że było jakąś tam intencją wcześniej przedłużenie tego zrokowieczka jeszcze o kilka miesięcy. No, na przykład do Narodowego Kongresu Ludowego w marcu, bo wiemy, że ten czas dużych wydarzeń jest w Chinach istotny i generalnie nie lubi się, jak coś mącić ich nastrój, no takich. Przykładów było wiele. Mówiliśmy o tym, jak uciszano na przykład ofiary trzęsienia ziemi w Syczłanie przed Olimpiadą w Pekinie w 2008 roku, ale podobna historia miała miejsce z SARS gdzie też wtedy włodarze w Guangdongu nie chcieli w ogóle słyszeć o żadnych wirusach przed chińskim Nowym Rokiem. No może teraz jest nadzieja, że do marca uda się sytuację uspokoić, no ale... No tak, przecież jak się zaczęła pandemia koronawirusa w styczniu, w grudniu 2019 i styczniu 2020 było dokładnie to samo, tak? Idzie chiński Nowy Rok, więc my teraz w Wuhanie wyprawiamy kolacji na 20 tysięcy rodzin. Nie mówcie nam tu o żadnym wirusie. No właśnie, bo to jest ciekawe, co moim zdaniem wskazuje też na to, że gospodarka naprawdę była w tej całej decyzji istotna, jest to, że przy okazji otwarcia kraju, z którym mamy do czynienia na początku grudnia, skazujemy się z dużym prawdopodobieństwem na szczyt zachorowań no, w połowie stycznia, czyli właśnie wtedy, gdy rozpoczyna się najważniejsze chińskie święto, czyli Chiński Nowy Rok, okres gigantycznych migracji w całych Chinach. Z jednej strony oczywiście możemy drapać się po głowie, no bo czemu na czas, gdy właśnie Chińczycy wyjeżdżają, przemieszczają się milionami, ma przypaść szczyt zachorowań? Ale z drugiej strony wtedy i tak zakłady pracy zatrzymują się, więc faktycznie korelacja czasowa tych zdarzeń ma pewien sens z ekonomicznego punktu widzenia. To, co nie ma sensu i co wskazuje na to, że faktycznie już nie było wyjścia, to jest otwieranie kraju i znoszenie restrykcji w grudniu. Dlatego, że zima jest okresem, w którym wirusy z grupy koronawirusów są najbardziej aktywne. I wiadomo, że gdyby to otwarcie miało miejsce na przykład, nie wiem, w kwietniu na wiosnę, to tych zakażeń byłoby mniej prawdopodobnie przebieg tej choroby byłby lżejszy. Niestety decydując się na otwarcie zimą, no decydujemy się też na jakby najcięższy wariant tej fali. Tak, myślę, że gdyby to było w jakikolwiek sposób przemyślane i zorganizowane, otwarcie nastąpiłoby w okolicach lockdownu w Szanghaju. Znaczy nie byłoby tego lockdownu i wtedy by się otworzono. No ale to trochę takie mówienie, wiecie, mądrzy ludzie po szkodzie. No. Gdyby wtedy otworzono, byłoby o wiele lepiej, ale wiecie, dobrze tak, teraz łatwo się mówi. No. To ciekawe, bo w samych Chinach wbrew temu co może się wydawać na Zachodzie, ludzie aż tak bardzo nie analizują tej decyzji, nie pytają w kółko, a czemu teraz? No nie podważają też sensu wcześniejszej polityki. Ja spotkałem się gdzieś z komentarzami na Zachodzie, to chyba nawet New York Times o tym pisał, że rząd nie chce przeprosić Chińczyków. Nie ma oczekiwania w społeczeństwie, żeby ktokolwiek za cokolwiek przepraszał. To tak naprawdę, znowu to będzie oczywiście narzędziami propagandowymi pompowane, ale ten okres zero COVID jednoznacznie już jest oznaczony jako sukces i jako taki przejdzie do historii. I też spodziewam się tutaj, spoiler alert, że za trzy miesiące ten okres też będzie przedstawiany jako wielki triumf woli Chińczyków i organizacji pod przewodnictwem partii. No właśnie, należy jednak zwrócić uwagę, że w bardzo wielu miejscach bardzo wielu ludzi ma gigantyczne zaufanie do rządu centralnego i jednocześnie też poszanowanie autorytetu władzy. No i skoro rząd powiedział, że teraz jest moment, no to teraz to robimy. To może się wydawać aż zaskakujące. Ale jest faktem, że masa ludzi po prostu robi to, co powie rząd, i nie analizuje tego zbytnio, nie mówiąc już o kwestionowaniu takich decyzji. Tutaj można doszukiwać się wielu przyczyn takiej subordynacji, posłuszeństwa, no wiadomo, są jakieś przyczyny kulturowe, historyczne, braku wykształcenia i tak dalej, ale zauważyłbym, że w zakresie edukacji ona jest bardzo mocno mieszana z ideologią, i propagandą. To, moim zdaniem, też sprawia, że w takich momentach ciężko wielu osobom odseparować motywacje polityczne od naukowych. To znaczy, tutaj doszło do jakiegoś takiego wielkiego fikołka, który dla mnie osobiście jest totalnie niezrozumiały, bo ja pamiętam jeszcze ten dzień, kiedy ogłoszono rozluźnienie tych restrykcji i pamiętam przerażone twarze swoich znajomych, którzy mówili mi, że boją się o swoje dzieci, że muszą nakupić leków, bo teraz już nikt się nimi nie zajmie. I dosłownie minęło parę dni i ci sami ludzie, oni kompletnie oni kompletnie zapomnieli o tym wszystkim, co było im mówione przez ostatnie trzy lata i teraz wszyscy powtarzają mi w kółko jak mantrę, że COVID to jest tylko takie małe przeziębienie nawet tutaj się nie mówi, że to jest jak grypa tylko mówi się, że to jest jak przeziębienie i to też jest ciekawe, bo pamiętam, że rozmawiałam z jedną koleżanką, która jest no wykształconą osobą, która zna angielski, mieszka w Szanghaju i ona w pierwszym odruchu mówiła mi, że jest zła, dlatego, że ona nie rozumie dlaczego przez tyle lat były takie restrykcje a teraz nagle odchodzi się od tego jednoznacznie, i to jest jakby emocja, którą ja rozumiem. To też jest jakby coś, co ja czuję, tak? bo przecież jeszcze bardzo niedawno byłam zmuszona do tego, żeby być więźniem w swoim własnym mieszkaniu przez prawie trzy miesiące. A teraz po prostu zostałam skazana na to właściwie, żeby złapać kogoś w ciągu tygodnia od, od jakby rozróżnienia tych restrykcji, bo nie było innej możliwości. Ale właśnie tacy ludzie jak ona albo przestają o tym mówić, albo w ogóle zupełnie zmieniają swoje myślenie. I dzisiaj po prostu wszyscy jak jeden mąż powtarzają w kółko, że w ogóle COVID to jest nic, że to jest małe przeziębienie, że nie ma żadnego problemu, że im wcześniej złapiesz tym lepiej, że teraz generalna immunizacja. Nawet słyszałam o tym, że niektórzy rodzice po tym jak się dowiedzieli, że szkoły znowu przejdą na nauczanie zdalne, to właśnie tego typu argumenty podnosili, że ale jak to, teraz jest immunizacja całego narodu, wszyscy łapią COVID. Prawda? Więc jakby to, to jest w ogóle niesamowite, jak szybko w ciągu dosłownie tygodnia albo dwóch ci ludzie totalnie zmienili swoje myślenie. Ale to też jest złożone, bo nie wszyscy Chińczycy myślą o tym tak samo, to się będzie różniło w różnych grupach wiekowych, między miastami, różnymi prowincjami, ale tak, no takie, takie fikołki miały miejsce, no, ponieważ w Chinach generalnie teraz... Wskazuje się na dwa warianty tego wirusa, dominujące, jeden się określa jako wariant z Pekinu, a drugi z kantonu, i uważa się, że ten z Pekinu jest, skutkuje dużo cięższym przebiegiem. To można znaleźć na Weibo czy na Uichacie takie wiadomości, gdzie ludzie szukali osób, które mają ten wariant z kantonu i chcą się celowo tym zarazić. I tam nawet jakieś sprzedaże zużytych maseczek, i tak dalej. No, no wariactwo. Ale z drugiej strony, też, no, jeżeli już mówimy o Weibo, o jakichś takich dziwactwach, które można było tam znaleźć, to ja na przykład widziałem, jest sporo Chińczyków, którzy piszą między sobą, że możliwe jest utrzymanie do pewnego stopnia jakiegoś takiego wewnętrznego zero-COVID, bo w Australii, to jest taka legenda miejska, podobno społeczności chińskie, ta chińska diaspora, tak dobrze. Chroni się przed COVIDem i oni korzystają z odrębnych sklepów, noszą maseczki, nie spotykają się z Australijczykami, z resztą społeczeństwa, i dzięki temu oni nie chorują na COVID. Jeszcze kolejnym elementem tego, że to otwarcie nastąpiło tak nagle, jest też to, że ludzie nie byli w stanie się przygotować do tego pod względem, a, wzięcia boostera, przyjęcia szczepionki, to jest na przykład rzecz, której też ja nie zdążyłam zrobić, bo ja przyjęłam szczepionkę dosłownie kilka dni przed tym, jak się zaraziłam, więc absolutnie mi to nie pomaga, ten booster, który wzięłam. Po drugie, pod względem edukacji, a może nawet przede wszystkim, bo okazuje się, że to jest bardzo ciekawe, porównuję swoje doświadczenia tutaj, swoje obserwacje tutaj z tym, co miało miejsce w Polsce w 2020 roku i faktycznie pamiętam, że na samym początku pandemii bardzo dużo ludzi, słusznie czy też nie, ale przynajmniej szukało informacji na temat tego, czym jest koronawirus, jak dokładnie następuje transmisja, jaki jest przebieg, jakie są objawy. Generalnie każdy coś tam na ten temat wiedział. Natomiast teraz okazuje się, że ja rozmawiam z Chińczykami tutaj, mamy trzeci rok pandemii, i oni na przykład pierwszy raz słyszą o czymś takim jak Okres inkubacji. Wiele osób myśli, że w momencie, w którym oni się zarażą, to już po prostu tego samego dnia wyjdą im testy pozytywne i wszystko będzie wiadome. I jak zaczynam im tłumaczyć, że nie no, słuchajcie, to trwa parę dni, zanim będziecie mieć objawy i zanim wyjdziecie pozytywni na testach, to wszyscy robią wielkie oczy. Okazuje się, że niestety, ale ta wiedza na temat tego, czym jest ten wirus, jest bardzo, bardzo niska. Zgadzam się, że przez ten okres zamknięcia kraju, mimo że dużo się mówiło o covid to jednak mówiło się w kontekście właśnie takim propagandowym, utrzymania zamknięcia, trochę straszenia, gry na emocjach. To nie były komunikaty naukowe, to nie były komunikaty, które miały ludziom wytłumaczyć, czym ten wirus jest, więc teraz trochę w kontrze do tego wszystkiego, co było mówione wcześniej, stara się społeczeństwo edukować, a o tym, o czym ty już po części wspomniałaś, no to zacznijmy może od szpitali. Jak w ogóle wygląda sytuacja w tych placówkach wraz z gigantyczną falą zachorowań w Chinach. Bardzo dużo takich pytań dostałam w ciągu ostatniego tygodnia, które brzmiały ale dlaczego z COVID-em do szpitala? Po co z COVID-em do szpitala? I to to jest pytanie, na które bardzo łatwo odpowiedzieć, bo to wcale nie jest też skutkiem wyłącznie tego, że ludzie są przerażeni tym COVID-em, że tutaj coś, co zabiło miliony ludzi na świecie, teraz się rozlewa po naszym kraju. Tutaj generalnie nie do końca o to chodzi. Chodzi raczej o to, że Chińczycy tak w ogóle ze wszystkimi idą do szpitala, ale. Od początku może. E, na przykład wczoraj przeczytałam taki całkiem ciekawy wpis na Weibo. E, napisał go lekarz bądź lekarka. Nie była sprecyzowana płeć tej osoby. E, I ta osoba napisała, że przez 6 godzin. Zdiagnozowała sześćdziesiątkę dwójkę dzieci, które zostały przyprowadzone przez rodziców. To był lekarz pediatra, i ta osoba napisała, że, w pewny, że tak długo, przez całe te sześć godzin, mówiła do tych ludzi, że w pewnym momencie po prostu straciła głos, tak? bo przez cały czas mówiła i mówiła i mówiła. I wszystkie te osoby, wszystkie te dzieci to były praktycznie dzieci zakażone covid z objawami typu gorączka, kaszel i tak dalej. I tam w komentarzu ktoś zapytał tego lekarza lekarkę no to ile z tych dzieci faktycznie tej pomocy potrzebowało? I ona odpisała ta osoba mail, czyli żadne dziecko. Które zostały przeprowadzone, nie potrzebowało tak naprawdę przyjść do lekarza. No i tutaj nam się chyba nasuwa jeden z największych problemów z chińską opieką zdrowotną. I my mówiliśmy o tym w naszym odcinku o opiece zdrowotnej w Chinach, czyli chodzi o to, że tutaj nie ma czegoś takiego jak przychodnia lekarska, która by działała w oderwaniu od szpitala. Nie ma takiego czegoś jak lekarz pierwszego kontaktu, co oznacza, że większość ludzi, którzy czują się w jakikolwiek sposób chorzy, biegnie po prostu. Do szpitala. I całe bo w tym momencie jest zapchane takimi filmami, gdzie siedzą ludzie wyglądający na zdrowych, no po prostu siedzą z kaszlem, stoją gdzieś na zewnątrz pod szpitalami, trzymając w ręku kroplówki. I stoją na przykład na zewnątrz szpitala i trzymają, wiecie, tak, rękę mają wyciągniętą ponad głowę, trzymają kroplówkę i ta kroplówka im się sączy po prostu. I to jest właśnie to przyzwyczajenie Chińczyków, to znaczy oni, jak się czują źle, mają gorączkę, coś ich boli, idą do szpitala po najczęściej kroplówkę. Idziesz do szpitala rano przed pracą, bo się źle czujesz, dają ci magiczną kroplówkę i już za dwie godziny, tup, 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 do pracy wracamy. No, ale ogólnie tak to wygląda, bo w chińskich szpitalach są ogromne sale, gdzie mamy po... Kilkadziesiąt czy nawet ponad sto takich stanowisk na kroplówkę są takie fotele jeden obok drugiego. I osoba, która się źle czuje po prostu przychodzi rano, dostaje tą kroplówkę i wraca sobie do pracy. No też dlatego, że kroplówki omijają układ trawienny i idą od razu do krwi, co oznacza, że po prostu od razu nas stawiają na nogi. Bo jeżeli weźmiemy na przykład tabletki, żeby zbić gorączkę, czy tabletki przeciwbólowe, no to one jednak... Potrzebują trochę czasu, żeby zacząć działać, a te kroplówki raz, dwa działają i można wychodzić. No i wiadomo jest to, że chińskim pracodawcom coś takiego się podoba, no bo nie trzeba brać urlopu. Tak, zdrowotnego, można od razu przyjść do pracy. No i z tego, co słyszałam, to już ostatnio zaczęto w Chinach mówić o ukróceniu tego, żeby jednak ci ludzie zostali chociażby ten jeden dzień w domu, mieli trochę tego czasu na odpoczynek, zamiast od razu biec do pracy, ale Niestety w dalszym ciągu z badań przeprowadzonych w Zhejiangu wynika, że aż 65% obywateli Chin preferuje pójść do szpitala nawet z niewielkimi objawami choroby. Ja tutaj wezmę trochę te osoby, które biegają do szpitala w obronę w tym sensie, że nie masz po prostu innego wyjścia i na przykład ja też jak pracowałam jeszcze, to w momencie, w którym byłam chora, nie, byłam po prostu nie wiem przeziębiona, ale na tyle ciężko, że nie byłam w stanie iść do pracy, żeby dostać zwolnienie lekarskie, musiałam jechać do szpitala więc faktycznie nie masz możliwości zadzwonić do lekarza albo właśnie pójść do lokalnej przychodni po to, żeby dostać ten dokument, tylko musisz po prostu stanąć w tej samej kolejce z ludźmi, którzy naprawdę wymagają pomocy natychmiast tylko po to, żeby zobaczyć się z lekarzem. Te historie z kroplówkami, o ile one brzmią naprawdę śmiesznie, są jak najbardziej prawdziwe. Moja była współlokatorka, była osobą, która robiła to notorycznie. Jeżeli czuła się źle, to szła na kroplówkę właśnie przed pracą, po to tylko, żeby nie brać zwolnienia lekarskiego, bo tutaj też wiecie, że jest generalnie problem z tym, czy potem firma będzie za to płacić, czy nie. Generalnie dochodzi do nadużyć oczywiście. I widzę niestety, że ten trend... Jest również obecny teraz przy zakażeniach koronawirusem. I faktycznie widziałam na niektórych grupach, jak firmy, które na przykład przeszły na pracę online, no ale okej, okay, nawet jeżeli pracujemy online, nie zawsze jesteśmy w stanie pracować, jeżeli jesteśmy chorzy. A widzę tutaj właśnie jakieś screenshoty, które pokazują, że o, patrzcie ten pracownik, mimo tego, że jest zarażony, tutaj jest z nami na kolu, tutaj pracuje i tak dalej. Także wszyscy dajemy, każdy z nas ma COVID, ale, ale wszyscy pięknie pracujemy, no bo przecież nie może można odpocząć nawet na chwilę. Ta święta kroplówka w Chinach, przez którą podawane są leki, które mogą być wzięte do ustnie. No i właśnie ta preferencja wynika z kilku czynników. Bardzo słusznie wskazałyście na to, że po pierwsze, to jest szybszy efekt, ludzie mogą iść do pracy na właśnie. Tutaj ten element prawa pracy i kultury pracy, który uniemożliwia ludziom wzięcie nawet tego jednego dnia na odpoczynek, sprawia, że oni są niejako zmuszeni do tego, żeby do takich środków się uciekać. Ale finalnie bym dodał jeszcze jeden powód, wydaje mi się nie bez znaczenia, jest moim zdaniem czynnik tego, że szpitale dostają za to pieniądze, bo mówiliśmy też w odcinku o służbie zdrowia, o tym, jak funkcjonuje ten, ten model służby zdrowia w Chinach. I trochę im się to opłaca utrzymywać ten system, w którym ludzie wracają regularnie po te kroplówki. No. I teraz właśnie w, tej, w ramach tej fali zachorowań COVID widzimy takie obrazki, ja odnośnie tych filmików, to mój ulubiony był ten, gdzie widzimy auta zaparkowane przed szpitalem i właśnie tam widać tylko przy samochodach są te takie statywy na kroplówkę i ta rurka idzie do środka auta, a tam siedzi pacjent pobierający tę kroplówkę. Tak, no ale właśnie to jest niestety wynikiem tego, że też Chińczycy nie bardzo chyba są w stanie odróżnić, e, czym są lekkie objawy covidowe, a czym są cięższe objawy covidowe, bo oni mają gorączkę i, i kaszel i oni są już zdania, że to jest na szpital, więc. Nie wiem, może myśleli, że lekkie objawy to będą, że będzie mnie głowa bolała i po prostu nic, ale jednak gorączka plus duży kaszel to trzeba już iść do szpitala. I niestety to powoduje to, że te szpitale się po prostu zapychają, i niestety, ale to będzie skutkowało dodatkowymi zgonami, no bo już mamy takie sytuacje, właśnie, że po prostu nie ma miejsca. Ludzie umierają w kolejce do, e, po pomoc, bo po prostu. Wszystkie stanowiska na kroplówkę są zajęte, plus szpitale mówią, że po prostu kończą im się już leki, i kiedy przychodzą kolejne osoby po pomoc, no to już nie ma im czego podać, gdyż to, co było wcześniej, zostało już podane osobom, które mogłyby po prostu przechorować sobie w domu, biorąc. Po prostu jakieś tabletki, prawda? Wydaje mi się, że zdecydowanie, nie mówię, żeby to wszystko rozwiązało, ale zdecydowanie zabrakło komunikacji ze strony przede wszystkim rządu centralnego, który ma duży autorytet i który mógłby przemówić trochę ludziom do rozsądku i powiedzieć, żeby nie gnali do tych szpitali, że jest to ryzykowne. Tak, zgadza się. To otwarcie nie zostało poprzedzone żadną kampanią, która by miała właśnie na celu uświadomienie tych ludzi, że oni powinni po prostu zostać w domu. I część prowincji już na własną rękę zaczęła wypuszczać właśnie takie instrukcje, w których było napisane, jakie objawy kwalifikują się, tak jakby z jakimi objawami powinieneś udać się do szpitala, a z jakimi nie. I oczywiście było powiedziane, żeby. Właśnie, żeby jeżeli masz gorączkę, kaszel, katar, bóle, z tym nie idziemy do szpitala. Idziemy do szpitala właśnie z takimi objawami jak trudności z oddychaniem, chociażby. Tylko, że jeszcze tutaj się pojawia jeden problem, bo jasne, fajnie powiedzieć ludziom, że siedźcie w domu, bierzcie tabletki, tylko, że tych tabletek już od tygodni przy aptekach nie ma. No i trochę muszę tutaj powiedzieć, że ja rozumiem, że oni panikują, bo powiedziano im, że weźmiecie aspirynę, weźmiecie ibuprofen i będzie dobrze, ale co ja mam robić jak ibuprofenu od dwóch tygodni już się nie da nigdzie. No kupić. właśnie to są dwie rzeczy, bo po pierwsze brakuje tych leków, to też nieprzygotowanie tych zapasów, brak komunikacji wcześniejszej, żeby takowe zrobić. Ale po drugie. Ci ludzie często nie wiedzą, że mają covid, a to wynika z tego, że nie ma wystarczająco dużo testów antygenowych. Więc ci ludzie też nie wiedzą do końca z czym idą do lekarza, no czują się źle, mają jakieś objawy, też nie do końca wiedzą, jakimi objawami covid się charakteryzuje teraz. Jeżeli poglądacie sobie na przykład wiadomości chińskie na CCTV, to zobaczcie, że tam są wypowiedzi takich ekspertów, którzy mówią, czym covid się różni od innych chorób. Ale no to wszystko się stało już tygodnie, dwa czy tydzień po otwarciu, kiedy ta fala chaosu zaczęła się przetaczać przez Chiny. Tak, zdecydowanie też. Są takie informacje, z których wynika, że w Pekinie bardzo gwałtownie wzrosła liczba telefonów na 120, czyli to jest taki chiński numer alarmowy, coś takiego jak w Polsce 112. I wcześniej na 120 dzwoniło w Pekinie mniej więcej. 5 tysięcy osób każdego dnia, po czym, gdy zaczęła wzrastać ta fala zachorowań, tych telefonów zrobiło się 30 tysięcy. I w większości one pochodziły od osób o lekkich objawach COVID-19, które w ogóle nie musiałyby dzwonić, a często dzwoniły te same osoby z tymi lekkimi objawami po kilka razy. I te osoby po prostu marnowały zasoby. Do wielu osób w Pekinie w ogóle nie zdążyła dojechać karetka. Te, te osoby po prostu zmarły w domach, bo na 120 też się dzwoni, żeby wezwać karetkę. No i są takie przypuszczenia, takie plotki, że rzeczywiście tych zgonów osób starszych, głównie w domach, w Pekinie trochę było. Bo w momencie, gdy wypuszczono ten kluczowy dokument Narodowej Komisji Zdrowia, czyli te 20 dyrektyw dotyczących optymalizacji, a tak naprawdę no, poluzowywania restrykcji, to tak jak mówiliśmy, wciąż nie były jednoznacznie czytelne cele i nie do końca było wiadomo, jak daleko je interpretować. Niektóre miejsca otwierały się śmielej. No de facto posłuchały tych zaleceń, jak Pekin, Kanton. No to są teraz miasta, które mają największe problemy. Tak naprawdę na przygotowanie dano dwa tygodnie, i trzeba zaznaczyć, że wiele punktów tego planu brzmi raczej jak polityka, która jest kreślona na miesiące. No, takie kwestie jak szkolenie personelu, zebranie rezerw leków, przygotowanie dodatkowych łóżek. Ewidentnie, też czytając ten dokument, widać, że teraz największy wysiłek mają ponosić właśnie szpitale. No, one będą taką pierwszą linią obrony, bo o ile wcześniej w wypadku zero COVID, które polegało na monitoringu, testach, zamknięciach, izolacji, to ten ciężar spoczywał przede wszystkim na komitetach osiedlowych. To teraz szpitale zostały z tym wszystkim osamotnione. Później właśnie w tym dziesięciopunktowym planie, drugim bardzo ważnym dokumencie w strategii odchodzenia od zero COVID wypuszczonym już po protestach, mówiono więcej o roli właśnie komitetów, organizacji na poziomie lokalnym, o roli telemedycyny, ale to niestety jest niewystarczające i pozbawione konkretów. Dyrektywy dotyczące leczenia totalnie rozmywają się z rzeczywistością. No bo rząd centralny sugeruje na przykład, że pacjenci z podejrzeniem COVID-19 powinni być skierowani w szpitalach do odrębnych sal i tam oczekiwać na wynik testu. No ale chyba wszyscy wiemy, że jest to nierealne. I właśnie ze względu na pogodę, raptowne. Nie ma poluzowanie, tych sal. Skąd ma, je wziąć? Właśnie, no i to raptowne poluzowanie. Zaraźliwość omikrona, to, że nie było odporności w tym długo izolowanym społeczeństwie, to wszystko sprawiło, że przypadków jest masa. Idą do szpitala właśnie ze względów, o których wspomnieliśmy, i tam w poczekalniach dalej zarażają. Na to wszystko nakłada się brak lekarzy, którzy sami przecież zaczynają chorować na COVID. W wielu szpitalach mówi się, że lekarze, którzy wciąż są zarażeni, wracają do pracy, żeby te szpitale jakoś pociągnęły. Oczywiście klaska gatunku znana także z innych krajów. Przenoszony jest personel z innych oddziałów szpitalnych, przez co ludzie z chorobami chronicznymi, tacy wymagający, no nie wiem, dializy, chemioterapii, nie mogą ich dostać. Nie są to sytuacje nieznane nigdzie indziej w świecie, ale jednak w Chinach dano sobie, przynajmniej w teorii, więcej czasu na przygotowanie i to bardzo drakońskimi środkami. A teraz widzimy zaniżone statystyki, w które nikt nie wierzy. Nie ma, nie, no zero śmierci, 17 przypadków, przecież to jest żart jakiś. Nawet. Tacy bardzo silnie prorządowi komentatorzy mówili, że te statystyki są żałosne, więc tutaj chyba nikt nie już nie wierzy. I w pewnym momencie rząd centralny, Narodowa Komisja Zdrowia powiedziała, że dobra, to nie będziemy tego dalej udostępniać, bo nie jesteśmy w stanie pozyskać żadnych wiarygodnych danych, biorąc pod uwagę, że ludzie się testują lub nawet nie testują w domach i chorują w domach. Ale co z tego? Jeżeli oni w dalszym ciągu nie są w stanie mniej więcej nawet oszacować, ile osób zmarło, bo tych śmierci na COVID ciągle jest zero. A wiemy z różnych takich anegdotycznych historii, że tych śmierci na COVID no, no nie jest zero. No anegdotycznych, nie anegdotycznych, to jest czysta matematyka. No COVID jednak jakiś tam procent śmiertelności ma, więc przy tak dużej liczbie zakażeń, oczywiście. Będą też zgony, tak? Więc no, to jest po prostu kwestia tego, że nikt nikt tego nie liczy, nikt tego nie podaje do wiadomości publicznej, ale na pewno są osoby starsze, osoby z przeglełymi chorobami, które zmarły po zakażeniu na COVID. To nie jest żadna nowość. Tak, nawet na, na Weibo są wpisy ludzi, którzy mówią, zmarł mi, zmarła mi babcia, zmarł mi dziadek na COVID. Jest przecież ta historia tego piłkarza, który miał 37 lat e, i miał cukrzycę i też e, zmarł na COVID. E, jest historia studenta medycyny, bo teraz też studentów medycyny odesłano na, na tą pierwszą linię walki z pandemią, który prawdopodobnie zmarł. W wyniku połączenia zakażenia COVID-em z przemęczeniem, bo oni teraz pracują cały czas. Bardzo duża część personelu medycznego w ogóle musi z COVIDem iść do pracy. W ogóle to jest ciekawe odnośnie tych studentów, bo jest też taka obawa wygłoszana w chińskim społeczeństwie, zetknąłem się z tym. Mówiąca o tym, że teraz pokolenie, no ta grupa studentów medycyny, która kształciła się przez ostatnie trzy lata, Trybie online, jakby nie patrzeć, że te osoby nie są wystarczająco wykwalifikowane, bo nie mają kontaktu z pacjentem, tylko doświadczenie no, słuchania wykładów przez internet. I teraz ci ludzie bardzo często no, muszą, nie mają wyboru, muszą zasilać ten personel szpitalny. W Chinach też się tego obawia, ale jeszcze jedna rzecz: no, faktycznie tych ludzi, którzy mają choroby towarzyszące, już trafiają w ciężkim stanie do szpitali nie podaje statystycznie jako ofiary covidu. No ta sytuacja tak serio nie jest dla mnie zupełnie jednoznacznie łatwa do oceny. Znaczy ja nie spodziewałem się niczego innego niż problemów przy otwarciu. Natomiast nie wiem czy faktycznie można tę sytuację już nazwać totalnym upadkiem takim chaosem, po prostu piekłem na ziemi. Ten czynnik niewiarygodnych danych jest ogromnie istotny. Gdybym ja miał się opierać jedynie na informacjach zasłyszanych bezpośrednio znajomych, to powiedziałbym, że szczęśliwie większość osób przechodzi ten omikron bez bardzo poważnych powikłań, ale też, jak wskazują eksperci, no wzrost liczby najcięższych przypadków zazwyczaj następuje po szczycie ogólnej liczby zachorowań. Więc to jest naprawdę jeszcze bardzo wiele przed nami. Tak, zgadza się. Mówi się o tym, że szczyt. Zgonów następuje około tygodnia po szczycie zachorowań. Teraz mamy szczyt zachorowań w Pekinie, więc te zgony, najwyższa liczba zgonów prawdopodobnie będzie za około tydzień. Szczyt w Szanghaju ma nastąpić 21, czyli w zasadzie już za trzy dni. Ma nastąpić 21 grudnia, i gdzieś w okolicach nowego roku, nie chińskiego, tylko tego takiego nowego roku, ma na, nastąpi w Szanghaju szczyt zgonów. Ale no, ile osób rzeczywiście umarło na COVID? Tutaj tego się nigdy nie dowiemy. Będziemy mogli sobie tylko mniej więcej wyliczać z tych procentów mniej więcej. Mm -hmm. No właśnie, a jak to wygląda z samym leczeniem? Bo wspomniałyście o tym, że brak leków w aptekach jest problemem. Lian hua Qingwen? Już też nie ma. No właśnie, no bo tak, no nie powiedziałbym, że ten problem braku leków całkowitego występuje wszędzie w Chinach w jednakowym nasileniu. Ale na pewno Chińczycy tak jak panicznie ruszyli do szpitali, tak panicznie wykupywali produkty z aptek w pierwszych dobach otwarcia, no ale wynikało to właśnie ze strachu, braku jasnych komunikatów. Na po drugie, tego, że rząd nie przekazał odpowiednio wcześniej informacji rządom lokalnym o tym, w jaki sposób powinny się przygotować, jakie leki gromadzić, do kiedy, i tak Teraz na przykład rząd ewidentnie stara się mobilizować producentów, żeby te środki na rynek trafiały. To jest element obecny także w propagandzie, w telewizji, gdzie pokazuje się te taśmy produkcyjne i pakowane leki, ale faktycznie na ten moment jest z tym problem. Chociażby u nas w Szanghaju, z tego też względu, co ciekawe, masa Chińczyków prosi o przesłanie leków swojej rodziny. No w Australii czy w Kanadzie znajdziemy w marketach już napisy po chińsku, które informują, że, że nie można zakupić więcej niż, dajmy na to, pięciu opakowań danego środka. Tak, bo rodziny Chińczyków w Chinach kupują tam i przesyłają swoim rodzinom właśnie no, do Chin. Ja wczoraj rozmawiałam z moją mamą i ona pytała, czy potrzebuje jakieś leki, żeby mi wysłać tutaj. W sumie myślę sobie, że może wysłać, nawet jeżeli ja nie będę potrzebować, bo ja mam ibuprofen, który mam w domu od roku. Jeszcze jak go kupowałam, to trzeba było podać numer chińskiego dowodu osobistego, żeby móc kupić. W tym momencie już na szczęście tego nie ma. To jest problematyczne i to jest irytujące. Ja na przykład jednym z pierwszych objawów bardzo irytujących, którym mnie dopadł był po prostu zwykły ból gardła i nie byłam w stanie dostać zwykłych tabletek do ssania żeby chociaż trochę mi ulżyło więc naprawdę wszystkie nawet najbardziej podstawowe leki na przeziębienie są, są wykupione, apteki są puste i jest ciężko dostać no cokolwiek no drobne takie oszustwa które ludzi irytowały, gdzie gdzieś właściciele aptek na przykład podwyższali zdecydowanie ceny dwu, trzy, cztero, pięciokrotnie tak, no problem jest taki, że leki na ból gardła, ból głowy się skończyły już dawno temu, więc zaczęto promować chociażby właśnie Lianhua Chociaż Lianhua jest promowany tutaj od miesięcy, w zasadzie od początku pandemii, w trakcie lockdownu w Szanghaju bardzo dużo się mówiło o Lianhua Qigong, czyli takim właśnie tradycyjnym... Specyfiku, który miałby leczyć kaszel, gardło, no generalnie przeziębienie, grypę. No i. Obniżać temperaturę, czyścić ciało z toksyn. O, właśnie. Ale y Lianqua Śiemłę też już dawno nigdzie nie ma. Wszystko się wyprzedało. No i co teraz się promuje w chińskim internecie? Teraz się promuje puszki z brzoskwiniami brzoskwinie w puszce. I no, to już jest taki totalny zabobon, bo ludzie na północy wierzą, że brzoskwinie w puszce w puszce mają dobroczynny wpływ. Można wyzdrowieć z przeziębienia lub grypy, jeżeli je się przez w puszce. To Lienhua Qingwen stało się takim symbolem stosowania preparatów medycyny tradycyjnej w leczeniu COVID-19. No między innymi podczas lockdownu w Szanghaju rozdawano go mieszkańcom. My do dzisiaj mamy jeszcze tam ten zapas, no w sumie teraz dużo wart. Nie inaczej... się za tabletki na gardło. Tak, możemy spróbować taki barter. Ale no, nie inaczej jest też tym razem, bo w niektórych miejscach rozdawano nawet ten preparat na ulicach. No i w Chinach uważa się, że właściwości tego leku, przede wszystkim w zakresie no, obniżania temperatury ciała, no ale tak jak mówię, tam są jeszcze takie trochę niejasne jego skutki czyszczenie ciała z toksyn, cokolwiek by to nie miało znaczyć. Uważa się, że te jego właściwości są zweryfikowane i skuteczne w walce z zachorowaniami na COVID. Ale na przykład, dajmy na to, rząd Singapuru odradzał jego stosowanie swoim mieszkańcom, wskazując, że nie ma dowodów naukowych, że no ten lub podobne środki, takie mieszanki ziołoworoślinne, przynoszą jakikolwiek deklarowany skutek. Z drugiej strony, Światowa Organizacja Zdrowia wskazywała, że potencjalnie mogą one być pomocne, jeżeli będą dodatkiem do nazwijmy to konwencjonalnych metod leczenia. W Chinach zresztą faktycznie łączy się medycynę ziołową z zachodnią. Bardzo popularnym lekiem jest tak zwane dzioł dzioł, dzioł to 999. Stosowany także teraz taki preparat z paracetamolu z dodatkiem ziół tradycyjnych. Ale... No, właśnie, co do samych leków tradycyjnych, już nie mówiąc o całym szerokim katalogu medycyny tradycyjnej, nie mogę powiedzieć, że to jest totalnie nic nie warte, bo raz, że naprawdę bardzo istotna jest wiara w to, że coś pomaga, więc nawet ten efekt placebo jest istotny. No, pozytywne myślenie, dobry nastrój to jest bardzo ważne podczas choroby. Natomiast nie tylko to, no bo wiele z tych preparatów ma substancje aktywne, które mają określony wpływ na organizm i z tym absolutnie nie dyskutuję. Problemem jest jednak to, że z jakiegoś powodu te środki traktowane są inaczej niż tak zwane leki zachodnie i chodzi o procedury dopuszczenia ich na rynek. Mamy w Chinach odrębną regulację dotyczącą medycyny tradycyjnej i te preparaty są dopuszczane do obrotu po zdecydowanie mniej rygorystycznych testach, ale w gruncie rzeczy, to z podobnym zjawiskiem mamy także do czynienia w Polsce. No spójrzmy na te tak zwane suplementy diety, które także nie są kontrolowane i w Polsce mamy przypadki zatruć suplementami. I to wynika z tego, że różnią się one właśnie w procedurze dopuszczenia do obrotu, bo zarejestrować suplement jest niezwykle łatwo i w Polsce jest ich masa. Jest napisane jedynie brać ostrożnie, dawkowanie też bardzo ogólne. I oczywiście w Chinach ten problem jest większy. Z tego względu, że w dużej mierze autorytet państwa te środki bardzo mocno promuje, no i są też one mocniej zakorzenione w ogóle w tradycji medycznej, ale, tak jak mówię, nie jest problemem nawet to, że mamy środki roślinne, które nie działają. Właśnie mamy środki, które jak najbardziej mają substancje aktywne, ale to dopuszczenie na rynek, tych preparatów jest bardzo łatwe, ich zastosowanie jest nieczytelne. No bo co oznacza właśnie to oczyszczenie ciała z toksyn? Dawkowanie jest bardzo nieprecyzyjne, grupy ryzyka także nie są czytelnie zdefiniowane. Nie wiemy prawie nic o tym, jak te środki reagują z innymi lekami. Więc, tak jak mówię, nie chcąc krytykować medycyny tradycyjnej, która jest jak najbardziej warta uwagi, ale nie myślmy o niej jedynie w kontekście dobre, bo naturalne. Naturalne też może być szkodliwe, a dodatkowo w Chinach mówimy o gigantycznych koncernach trzymających rękę na produkcji tych środków, ich sprzedaży, więc to też nie jest tylko sympatyczna babcia czy dziadek, którzy tam nauczyli się kompozycji y, mieszanek ziół od swoich przodków i teraz pakują te ziółka do papierowych torebeczek w swoim małym przydo przydomowym sklepiku. To też jest gigantyczny biznes, a przez to także ten biznes ma bardzo silne powiązania z władzą i Ależ mi się wydaje, że dlatego tradycyjna medycyna chińska i te preparaty są bardzo mocno promowane w różnych obszarach i także teraz w walce z COVID, czy w tych dyrektywach, czy jeżeli wsłuchamy się w słowa Swan Lan, której mówiliśmy, która jest takim głównym głosem rządu centralnego w kwestiach związanych z COVID, zawsze jest podkreślane to, że musi być koniecznie eksplorowana ta funkcja tradycyjnej medycyny chińskiej i te środki muszą być aplikowane i używane w walce z pandemią i zachorowaniami. Tak, no generalnie ten biznes, ta branża tej chińskiej medycyny tradycyjnej to, to, to właśnie to jest też bardzo silnie powiązane z tą taką narodową dumą, że my mamy tutaj swoje chińskie tradycyjne i to jest. Oczywiście również bardzo duży czynnik, dlaczego ta medycyna jest tak silnie promowana. Też nie dlatego, że władze są przekonane, że ona działa i że ona pomoże na pewno i nikomu nie zaszkodzi, tylko właśnie dlatego, że to jest nasze rodzime chińskie. Więc warto to promować, niezależnie od tego, czy działa. No i kolejną rzeczą jest to, że. Niezależnie od tego, czy działa, warto, żeby ludzie mieli cokolwiek. Tak? Jeżeli nie ma już nadziei, bo nie ma działających leków w aptekach, to warto im powiedzieć, że to, to spróbujcie tego, może to wam pomoże, żeby dać im jakąkolwiek nadzieję. Tylko Ale. problem jest taki, że tutaj nie ma jednoznacznie wskazówek odnośnie tego, jak, co brać i ile. I są takie przypadki, kiedy niektóre osoby na przykład biorą takie leki jak Yen Hua qing, wen, profilaktycznie, bo im się wydaje, że jeżeli oni będą brać te leki nie mając jeszcze żadnych objawów, to może nie zarażą się na przykład, tak? Oczywiście. No właśnie to wszystko nie jest bagatelnym problemem, bo co by nie mówić, to Chińczycy o lekach wcale wiele nie wiedzą i to jest bardzo widoczne właśnie teraz. Ja sam czytam, słyszę o historiach, które są właśnie zdumiewające, trochę śmieszne, trochę budzące politowanie. Sam słyszałem od swojego znajomego, że właśnie jego matka polecała swoim rodzicom branie Lianhua Qingwen profilaktycznie, co może być potencjalnie niebezpieczne. I dlatego teraz, dopiero teraz, chyba należy zaznaczyć, jeżeli włączycie sobie telewizję chińską, to tam jest naprawdę dużo programów tłumaczących naprawdę absolutne podstawy tego, czym są leki, jak się je zażywa, no trochę tak jak dla małych dzieci. I jest sporo materiałów też tłumaczących, czym jest COVID-19, jak wygląda proces zdrowienia po zachorowaniu. No ktoś mógłby zauważyć, że po trzech latach zamknięcia kraju, obywatele powinni mieć taką wiedzę w małym palcu, no ale tak jak wspominaliśmy, wtedy to nie było priorytetem, nie wiedza, emocje bardziej z COVID-em związane właśnie, strach przed chorobą czy duma z osiągnięć w zerowaniu przypadków. Tak, teraz COVID jest dosłownie na pierwszych stronach gazet, i e, takie na przykład bardzo poczytne gazety jak Renmin Ribao albo Renmin Wang piszą cały czas artykuły na ten temat. Na przykład dwa, które w ostatnim czasie rzuciły mi się w oczy, były bardzo ciekawe. I to są takie artykuły typu Ktoś zadaje pytania i ekspert odpowiada. I w ostatnim czasie jednym z, z takich artykułów było, była odpowiedź na pytanie. Czy to prawda, że osoby, które są atrakcyjne fizycznie, oraz osoby, które mają nadwagę, nie zarażają się COVIDem? czy to prawda, że takim osobom ciężej jest się zarazić, generalnie wirus ja omija z daleka, a drugim takim pytaniem było, czy jeżeli na naszym teście atygenowym te kreski, które pojawiają się są w ciemniejszym kolorze, to czy to oznacza, że będziemy przechodzić chorobę ciężej. Czyli jak widzimy, no te pytania są po prostu naprawdę No ale ktoś żałosne. uznaje, że właśnie to są tak, no ale ktoś uznaje, że to są właśnie pytania, które Chińczycy adresują. To jest coś, nad czym się zastanawiając pokazuje że naprawdę wiedza na temat covid po tak długim czasie i jednak pod no, państwo ma wszelkie środki komunikacji z obywatelami przez media państwowe na cały czas ta wiedza jest bardzo bardzo nikła. Ostatnią rzecz jaką chciałem powiedzieć to jeszcze taki kamyczek do ogródka tych przewin rządowych wrzucić odnośnie szczepień, bo Równolegle z otwarciem rząd centralny wyznaczył rządom lokalnym cel zaszczepienia 90% ludzi w wieku 80 lat i starszym do końca stycznia 2023 Za roku. Późno. Z kolei tam dla osób w wieku 60-79 to ma być 95% ich populacji. Poziom tego tak zwanego pełnego zaszczepienia, czyli osób, które otrzymały dwie dawki szczepionki w grupie 80+, plus, wynosił jedynie niecałe 66%. A jak sobie spojrzymy na to, jak działa w ogóle szczepionka, są takie takie słupki, ile dawek trzeba przyjąć danej szczepionki, żeby ona mniej więcej chroniła przed ciężkim przebiegiem omikrona? No to w przypadku szczepionek chińskich, takich jak Sinowak, to są trzy dawki i jest pokazane, że dwie dawki chronią w zaledwie 50% przed ciężkim przebiegiem, a trzy dawki chronią w procentach już 90%, więc no, te dwie dawki tutaj to jest jednak za mało. To należało zrobić o wiele wcześniej. Tak, tak, tak. No, też zmieniono na przykład okres przerwy wymaganej od ostatniego szczepienia niezbędny do przyjęcia boostera, bo on wcześniej wynosił 6 miesięcy, teraz to są 3 miesiące. No, pytanie jest właśnie, czy nie można było zrobić tego wszystkiego wcześniej, przed otwarciem, tylko trzeba było to robić równolegle, tworząc ten chaos i ryzyko. I mówię tu o wszystkich elementach: szczepieniach, rezerwach środków leczniczych, kampaniach informacyjnych, przygotowaniu obsługi tej linii alarmowej 120. No, ale generalnie widać też, że Chińczycy nie mają zaufania do końca do chińskich szczepionek. Sam się z tym na przykład ostatnio spotkałem, stojąc w kolejce po kolejną dawkę, po booster dla siebie, bo w Szanghaju jest taki system, że obcokrajowcy mają no niejako odrębny system rejestracji, przez co dostępnych jest mniej punktów szczepień. Ale Chińczycy uważają, bo takie plotki krążą, że tam w tych punktach dla obcokrajowców można dostać coś lepszego. I chociaż kolejki są większe, to właśnie sam byłem tam świadkiem, jak stawały w kolejce do tego punktu starsze panie Chinki i pytało ochroniarza wpuszczającego ludzi do tego punktu, czy tutaj można dostać zachodnie szczepionki Pfizera. Na co ten ochroniarz odpowiadał, że no coś takiego, to do Hongkongu i do Macau musicie jechać. Ale, ale faktycznie temat. Makao, który jest drugim obok Hongkongu specjalnym regionem administracyjnym Chin, wcześniej pod kontrolą portugalską, to jest ten, ten, ten temat jest dla niektórych atrakcyjny w kontekście szczepień, szczególnie jeżeli mieszkamy w kantonie, to teraz jest tam zdecydowanie łatwiej pojechać i się zaszczepić i co po niektórzy taką opcję też wybierają. Tak, też słyszałam o tym. To co, kończymy? Kończymy. No dobrze, dziękujemy w takim razie za słuchanie naszych Kolejnych odcinków pandemicznych. I teraz ludzie pytają. ale już chyba ostatni. Mam, ja mam nadzieję, że to już jest ostatni, że już tam nie będzie wielu tematów. E, tak, ale za tydzień robimy przerwę świąteczną, więc za tydzień nie będzie. A nie będzie jeszcze przerwy na sylwestrowej, noworocznej za dwa tygodnie? Będzie, godnie? dlatego że zarówno święta wypadają w weekend, jak i sylwester wypada no w weekend, a weekend je, to jest czas, a kiedy tak. my mamy możliwość nagrania odcinka, w związku no tak. z czym, ponieważ będziemy świętować, no nie będziemy, nie będziemy nagrywać, także słuchajcie, po tym odcinku następuje dwutygodniowa przerwa. My oczywiście życzymy wam wesołych, spokojnych świąt, białych świąt. Na razie widziałam, że w w Polsce jest przepiękny, przepiękny śnieg, którego sama nie widziałam już od lat. Także wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Tak jest. Pamiętajcie o naszym patronajcie patronite.pl u gości małopowiedziane oraz o naszym mailu kontaktu małopowiedziane.pl Bardzo dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Życzymy wesołych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. No i do usłyszenia. Z Szakhaju mówili do Was Weronika Truszczyńska, Piotr Sochoń i Nadia Urban. Do usłyszenia! Do usłyszenia!